Słuchasz Radia Parada. I jak to mówią na galach bokserskich, let's get ready to rumble! A dzisiejszą zawodniczką jest Marlena. Marleno, dzisiaj początek tygodnia, więc żeby było miło, to będzie łatwo. Cieszysz się? Cieszę się, mam nadzieję, że będzie proste. Będzie proste. Na pewno, aczkolwiek ja bym Jackowi nie wierzył. No to... No to co, jedziemy! Słoną słoninę słonica smażyła, gdy w garze na parze parówki parzyła. Może jeszcze raz, bo ja nie zapamiętałam całego zdania. Dobra, spokojnie. Słoną słoninę słonica smażyła, gdy w garze na parze parówki parzyła. Słoną słonicę słonica smażyła. Gdy w garze na parze parówki parzyła. Gdy w garze na parze parówki smażyła. Parzyła. Parzyła. Dobra, jeszcze raz po całości. Słoną słoninę słonica smażyła, gdy w garze na parze parówki parzyła. Słoną słonicę, słonica... Jeszcze raz, słoną... Słoną słoninę słonica smażyła, gdy w garze na parze parówki parzyła. I Marlenie się już wszystko pomieszało teraz. Tak, słoną słoninę słonica... Smażyła. Smażyła. Co robiła? Smażyła. Smażyła, gdy w garze na parze... Parówki. Parówki. Parówki smażyła. Dobra, niech będą smażone te parówki. Miały być parzone, ale smażone też mogą być. Nie no, Marlena, naprawdę zawodowo w ogóle i ta słonina, i te parówki naprawdę bardzo spoko wyszło. I teraz właśnie, słuchaj, w nagrodę otrzymujesz od nas mega fajny zestaw w postaci kubka limitowanego od Radia Parada z romantycznym hasłem Uwielbiam smak twoich ust, a do tego kubka dokładamy ci jeszcze podwójne zaproszenia do restauracji Kulinarna. Pasuje? Pasuje, bardzo dziękuję, super, no ekstra. To bomba, bomba. Okej, słuchaj, nagrody teraz już do ciebie wędrują, a teraz jeśli masz ochotę, to kogoś pozdrawiaj. Pozdrawiam moją mamę i wszystkie koleżanki z pracy, które na pewno mnie słuchały. Pozdrawiamy poniedziałkowo. Trzymaj się, Marlena, miłego dzionka życzymy. Dzięki, wzajemnie. Nisko się kłaniamy, papatki, hej, hej. To była Marlena, która naprawdę zawodowo dała radę z tą słoniną, z tą słonicą. I z parówkami. I z parówkami, i z garami, i z parą, i w ogóle ze wszystkim. Jutro oczywiście, jak zwykle o stałej porze, będziemy także łamali sobie języki.